Mateusz Świrwijas i naprawdę szalona walka, można powiedzieć. Szalona, była wymiana ciosów, nie da się ukryć, wszyscy widzieli. Wpierw przeciwnik padł, rywal na deski, później ja. Wstałem i okazałem się lepszy, ja zakończyłem to. Ty widziałeś w ogóle, że on już pada po tym ciosie? Czułeś, że on padł, bo ty tak spojrzałeś trochę z niedowierzaniem, że on już leży. Tak, bo tak mówię, to już... Mówię tu prędzej koledze, już tam końcówkę poszedł na żywioł, a go wprowadziłem w narożnik i po prostu postanowiłem, że nie będę ponosił głowy, już on został wyprostowany, że mógł mnie zauważyć po prostu lecącego ciosu, mógł się nadziać. Więc stwierdziłem, że po prostu tak już byłem w tej pozycji schylony, że puszczę serię i któryś musi wejść. No i szedł. Byłeś liczony i jak to jest nie poddać się w tym momencie, bo tam już wszyscy myśleli, że koniec jest tej walki, że tak naprawdę on już w tej chwili dobrze poprowadzi tą walkę i będzie koniec. A ty wierzyłeś do końca, że jeszcze się może udać? Oczywiście. Tak szczerze mówiąc, nikt w życiu nikt nie zakautował. Całe szczęście do tej pory nie i mam nadzieję, że dzisiaj to się nie zmieni, że rękawica będzie w górze. Nieraz padam na deski, zawsze wstaję. Ale światło mi jeszcze nie zgasło. Zdrowie, wszystko, ręce? Wszystko jest ok. Troszkę głowa boli, tył za uchem, kark, ale jeśli chodzi o ręce, twarz jak widać, jest dobrze. Mateusz Świrwijas czeka na następne walki. Bardzo dziękujemy. Powodzenia, fajny knockout. Dziękuję bardzo.